Bardzo blisko współpracowałem z firmą, która jako pierwsza na świecie izolowała CBD w jakichś tam większych ilościach. Ponieważ jeden z naszych wspólników jest specjalistą od badania i rozwoju i wdrażania go w produkcji na miliony sztuk. Przyjeżdżali przedsiębiorcy z całego świata, próbowali z nas wycisnąć informacje, jak my to robimy. Kupowali od nas małe ilości, żeby sami dotrzeć do tego, jak to jest wyprodukowane. Jak dowieziemy te wyniki i za dwa lata będziemy mieli EBITDA na poziomie 6 milionów złotych, to tak naprawdę na New Connect wejdziemy tylko technicznie po to, żeby dotrzymać zobowiązania upłynienia walorów po kompletnie innej wycenie. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Mam Temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo fajnej kwestii, czyli inwestycjach możliwych związanych z konopiami. Moimi gośćmi jest dwójka doświadczonych przedsiębiorców. Piotr Multan, witaj Piotrze. Witam. I Marek Kulik. Cześć. Dobry den. Dobry den. Marek, ja się cieszę, że tebe widim. A ja uczym się czeskim, nie mówię dobrze, mówię szpatne, ale wiem, że mówisz polski. Staram się, tak. Okej. Okay. Marek, powiedz proszę, dlaczego zacząłeś się w ogóle zajmować konopiami? Dlaczego ten temat jest istotny? Bo masz bardzo długie, wieloletnie doświadczenie. Mm-hmm. No, zacząłem się zajmować konopiami, bo to jest ciekawy temat ze względu na ich potencjał. Ja ogólnie tak sobie jakby poszerzam wiedzę na różne tematy, a w momencie, kiedy zaczęło się jakby więcej być nagłośnione temat konopi, czyli badania, jakieś nowe odkrycia, no to naturalnie się zagłębiłem w temat. I okazało się, że może coś się luzuje na świecie całym i konopie znów będzie móc być wykorzystywane w całym jego potencjale. Bo zostaliśmy oszukani tak naprawdę jako ludzie i to... Bo konopie jest udowodnione naukowo, najstarszy pyłek pochodzący z męskich roślin konopi to został datowany 19,6 milionów lat. Więc od wtedy ta roślina tu jest, czyli teoretycznie nas wyprzedza i ktoś ją zabronił, to można sobie w internecie doszukać zdjęcia firm farmaceutycznych i ich produktów z lat przedwojennych, tam koło 1900 roku, gdzie są tinktury konopne, zawartość THC 50%. Więc jakby już wtedy nauka i lekarze wiedzieli, że w tym się ukrywa potencjał. Już nie wspominam o jakichś tam lekarskich zapisach chińskich, indyjskich i innych takich bardzo starych kultur, które konopie wykorzystywali do zabiegów i do wspomagania przy leczeniu. No i tutaj się okazało, że komuś prawdopodobnie się nie podoba, zagraża to czyjś biznes, więc zostało to przelobowane i został stworzony straszak o nazwie marihuana. No i teraz i zaczęło się straszyć, bo jakby cała ta agenda, która się starała o prohibicję, to mówiła, że oni chcą zabronić konopie, no to wszyscy by się wyśmiali, bo wszyscy wiedzieli, o czym jest konopie i jakie ono jest i jak działa w tych czasach. Więc stworzyło się nowe jakby pojęcie marihuana i zaczęły się stwarzać różne historie ciekawe, groźne, co marihuana spowodowała, ile jakiś tam morderca, ile ludzi zamordował, białe kobiety się bzykają z murzynami pod wpływem marihuany. No i po prostu ludzie się zaczęli bać tego. No i to się doprowadziło do prohibicji. Teraz jest już w końcu taki czas, że Ameryka
To jest śmieszne bardzo, bo Ameryka inicjowała właściwie powstanie tej prohibicji i umowy UNGAS, która pierwsza została podpisana w 1961 roku i sama teraz się nie wywiązuje. Stany, oczywiście na federalnym poziomie Stany dotrzymują warunki tej umowy, jest zastrzeżone konopie jakby indyjskie zakazane, ale wszyscy wiecie, że na poziomie poszczególnych stanów, gdzie niegdzie to jest w pełni legalne już od lat. Więc tak w skrócie. Prawda jest taka rzeczywiście, że zmiany prawne dotyczące konopi zmieniają się i myślę, że jak zacząłeś się tym zajmować tematem, to już 15 lat, prawda, jeżeli dobrze kojarzę, ten otoczenie prawne było troszkę inne, ale powiedz proszę, co dokładnie robiłeś, czym się zajmowałeś, w czym masz jakby największe doświadczenie? Największe doświadczenie to mam na początku w uprawach, a później w ekstrakcji i w produkcji. W około roku 2000 w Czechach miało się zmienić prawo co do konopi. I wtedy rząd jakby zlecił komisji legislatywnej rządowej, żeby wypracowała nowe prawo dotyczące konopi. I to zadanie było takie, bo rozmawiałem z prawnikiem, który był częścią tej właściwie komisji, ale nie wiem jak to nazwać. I miało być tak, że 5 roślin konopi indyjskich można uprawiać, można zebrać, można ususzyć i można trzymać w domu. I byłby to tylko wykroczenie, by to było, nie przestępstwo. I w taki sposób zostało jakby to prawo sporządzone i przygotowane do życia. I nie wiadomo dlaczego, ten prawnik też, który mi to opowiada, też nie rozumie tego. Zostało to uchwalone w ten sposób, że 5 roślin, kiedy rośnie, to dopóki one rosną, to jest to wykroczenie. 5 roślin maksymalnie. Bo ja też o tym mówię, dlatego że bardzo dużo ludzi z Polski uważa, że u nas w Czechach jest dozwolone, jest legalnych 5 roślin, albo 4, niektórzy mówią. Nie, to jest tak, że dopóki roślina rośnie w ziemi, to jest to wykroczenie. W momencie, kiedy ktokolwiek zerwie jeden listek albo całą roślinę, to jest przestępstwo w tym momencie już. To już jest produkcja narkotyków. Więc miało się zmienić prawo, a nie zmieniło się niestety. Ale na podstawie tego zaczęły większe uprawy konopi przemysłowych w Czechach. Więc pierwsze takie uprawy, które mieliśmy, to one były najechane ludźmi, którzy myśleli, że to jest do palenia konopie, więc po prostu wyjeżdżali ludzie, mieli pełne bagażniki w samochodach, suszu, czy tam świeżych roślin do przeznaczonych, że ich zjerają po prostu, a tu się okazało, że tylko jest ból głowy, bo jest dużo dymu. Nie? I nie ma THC. Oczywiście był tam jakiś poziom CBD, więc mogło być fajnie, nawet przyjemnie, ale no więc to jest jakby pierwsza część, a kolejna część moich doświadczeń to już jest koło tego roku 2014-2015, kiedy jakby bardzo blisko współpracowałem z firmą, która jako pierwsza na świecie wyizolowała CBD w jakichś tam większych ilościach. Później zostałem współwłaścicielem tej firmy. I tylko, że wtedy nie było rynku. W 2015 roku nie było rynku, bo nie było tego produktu. I wtedy koszt kilogramu CBD izolatu to wynosił 60 tysięcy euro. Na dzień dzisiejszy to jest kilkaset euro. Więc, ale jeżeli ktoś kupił jakiś izolat na przykład, no to kupił 10 gramów do badań. Więc my wysyłaliśmy i sprzedawaliśmy izolat po całym świecie. Także na przykład słynny profesor Meszulam z Uniwersytetu Hebrajskiego i profesor Hanusz, który jest Czechem, który jest jego współpracownikiem bardzo bliskim, to robili badania na naszym izolacie
Oczywiście przyjeżdżali przedsiębiorcy z całego świata, próbowali z nas wycisnąć informacje, jak my to robimy. Kupowali od nas małe ilości, żeby sami dotrzeć do tego, jak to jest wyprodukowane i tak dalej. No i, ale nie było rynku, więc sprzedaż była w ramach tam gramów, dziesiątek gramów, największa 100 gramów. I rok później mniej więcej w końcu ktoś w Stanach odkrył, jak to zrobić. Prawdopodobnie na podstaw badań naszego izolatu. I no i się zaczęło. I to jakaś, prawdopodobnie jakaś bardzo zdolna firma się tego chwyciła. No i, i został zbudowany rynek, bo wcześniej to wysyłaliśmy olejki albo izolat do lekarzy w Stanach Zjednoczonych przez polecenie profesora Hanusza, więc do nas zwracali się jedny z mała firm sprzedawaliśmy do Stanów, bo teraz wszystko kupuje się ze Stanów albo ze Szwajcarii, prawda? Więc takie są doświadczenia i no i później jakby koncepcja, wizja tej firmy, w której działałem, to trochę się różniła od mojej koncepcji. To się rozstaliśmy, no i ja poszukiwałem jakichś właściwych partnerów do współpracy, gdzie bym mógł zużytkować w tej współpracy swoje doświadczenie i swoją wiedzę i zarówno, żeby też ci partnerzy mieli podobną wizję do mojej wizji rozwoju. I spotkałem przyjaciół z Polski. No i w sumie po tam dwóch latach przygotowań znajdujemy się właściwie w tym momencie, o którym będziemy rozmawiać dzisiaj. Super, byłbym szczęsny mówić czeski jak ty polski. Dziękuję, ale gdyś budeś trenować, tak určitě budeš. Ano, też si myślim. Najdź si przytelkini w czesku. Okej. Piotrze, ja w takim razie mam pytanie, bo rzeczywiście wiemy o tym, że ten rynek CBD bardzo mocno się rozwinął. Ty masz wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie firmami. Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na ten temat? Dlaczego uważasz, że on jest dobry i dlaczego czujesz, że to jest dobry interes? Czy odpowiedź dla mnie jest oczywista? Po pierwsze dlatego, że zebrała się grupa 45+, czyli mamy swoje dobre i złe doświadczenia. Mamy dystans do tego, co robimy. Bardzo, moim zdaniem, przemyślanie wybraliśmy, bym powiedział, projekt, który jakby jest w drugiej części naszego życia biznesowego, wiodący. I jakby nawiązując do tego, co powiedział Marek, można powiedzieć, że tak jak marihuana to oszustwo, bo prawda jest w konopi, tak można podzielić nie tylko firmy z branży konopianej, tutaj w żaden sposób nie nawiązuję do żadnej z organizacji, która również napędza modę, przekonania, nawyki nowe w naszym i nie tylko polskim, ale też europejskim społeczeństwie. Tylko my jesteśmy firmą konopną, która jest oparta na pokorze z uwagi na wiek. To jest świadomy wybór modelu biznesowego, pomysł dobrania ludzi, którzy się uzupełniają kompetencjami. Jest 7 wspólników, którzy wszyscy pracujemy, każdy z nas ma różne doświadczenia. No, jeden z nas faktycznie nie jest najgorszym marketingowcem, więc tu może troszeczkę strzelam mu gola, ale mam nadzieję, że sobie poradzi z tymi informacjami, które przekazał Marek i ja. Bo ten marketing musi być, tak, w racjonalnym. Natomiast projekt jest oparty właśnie na, tak jak wspominałeś, na naszych doświadczeniach. Ja 20 lat temu próbowałem przekonać polskie społeczeństwo do tego, że można inaczej jeździć na wakacje. I do tego przydatny byłby internet. I jakaś taka strona, która by pozwoliła nie spędzić iluś weekendów, wieczorów przed papierowymi katalogami, które dzisiaj wydają się w ogóle jakieś, to jest passé, nieekologiczne, no ale jak
no uwierzcie mi, jak wrócilibyśmy 20 lat do tyłu, to żeby wyjechać na wakacje, to właściwie trzeba było wziąć taką teczkę i wieczorami po prostu rodzina, para przeglądała te katalogi, gubiąc się, zapisując tutaj notatki i tak dalej. I nagle był taki, bym powiedział, pomysł, oczywiście podpatrzony, bo benchmarking, ja uważam, zdrowy benchmarking zaimplementowany do danej lokalnej społeczności nie przynosi ujmy. I to się udało. Mieliśmy wroga w postaci takiej, że ówczesny internet był kojarzony albo z internatem, czyli jest jakiś typ internatu. I to autentyczna jest historia. Można znaleźć sobie w internecie, jeden z ojców założycieli polskiego internetu opowiada, jak to pani sekretarka w banku powiedziała, że przyszli panowie z internatu. Albo z golasami i seksem, i myśmy też trochę, to była taka nasza marihuana, nie? To więc odpowiadając, kończąc moją wypowiedź przydługą, to jest bardzo podobne. W międzyczasie było szaleństwo na metasercze, czyli porównywarki, w których też braliśmy udział, potem gaming i dzisiaj jest CBD. Co będzie później, zobaczymy. Natomiast my podchodzimy właśnie dlatego, że we wszystkich tych hype'ach braliśmy udział, to staramy się podejść do tego w sposób racjonalny. Raczej myślimy o tym, jak nie zawieść nas przede wszystkim. Myśmy zainwestowali w to pieniądze, czas, energię. Za chwilę będą 2 lata. Dlatego powolutku myśleliśmy o modelu, robiliśmy testy. Pierwotnie, jak każdy, chcieliśmy mieć firmę B2C z wielką marką za 5 lat, którą Marek Kulik by wtedy przedstawiał i wszyscy by wiedzieli, co to jest 3H. A nas to w ogóle nie interesuje. Nas interesuje tak naprawdę, ponieważ jeden z naszych wspólników jest specjalistą od badania i rozwoju i wdrażania go w produkcji na miliony sztuk tej samej jakości, trochę tak jak przemysł farmaceutyczny, czyli trzeba w określonym czasie dostarczyć tą samą jakość w tych samych ilościach. Pigułka, czy pierwsza, czy milionowa, ona musi być taka sama. Naszymi aspiracjami jest, żeby jeszcze przed wejściem na New Connect zdobyć taki międzynarodowy certyfikat GMP i to oznacza, że spełniamy bardzo restrykcyjne przepisy związane z produkcją kosmetyków OTC. One, to już tam zahacza o farmaceutyki. I to są nasze cele. Nie jest naszymi celami, czy my będziemy sprzedawać. Wiadomo, musieliśmy pokazać inwestorom jakieś wyniki, natomiast w naszym odczuciu one są konserwatywne. Jeżeli się nie wydarzy nic niespodziewanego, patrz, w lutym 2019 nikt nie spodziewał się, że marzec przyniesie jakąś jedną wielką światową katastrofę, na to też musimy być przygotowani. Dlatego z naszych doświadczeń 20-letnich biznesowych, startupowych, firma jest zdrowa od początku. To znaczy nawet jeżeli się wydarzy coś niekorzystnego, to my ją po prostu zrestrukturyzujemy, nie będziemy mieli długów, nie palimy gotówki. Powiem uczciwie, że mam doświadczenie w wydawaniu pieniędzy, nie miliona, nie dwóch, nie trzech, nie w jednym projekcie i wiem, że w którymś momencie to się źle kończy. Więc wybraliśmy tutaj zupełnie inny model, powoli, po cichu. Crowd po 2 latach się zdecydowaliśmy. Dość powiedzieć, że nawet na początku nie przewidywaliśmy, dlatego nie powołaliśmy spółki akcyjnej i dopiero zrobiliśmy to niedawno, dlatego że uznaliśmy, że właśnie tego typu pozyskanie kapitału z racjonalną ścieżką, że dzisiejszym inwestorom gwarantujemy, że w jakiejś perspektywie nieokreślonej 5-7 lat, tylko powiedzmy sobie 24-26 miesięcy,
upublicznimy spółkę na New Connectie, co powoduje, że dużo łatwiej będzie można upłynnić te akcje, które nabędą po racjonalnej wycenie, bo tak naprawdę my jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. Wycena nas satysfakcjonuje, ona nie jest przewartościowana, uczciwa, co jest dla mnie nas bardzo ważne. Natomiast jak to się mówi w takiej nowomowie biznesowej, jak dowieziemy te wyniki i za dwa lata będziemy mieli EBITDA na poziomie 6 milionów złotych, to tak naprawdę na New Connect wejdziemy tylko technicznie po to, żeby dotrzymać zobowiązania upłynienia walorów po kompletnie innej wycenie. Taki jest nasz pomysł w skrócie, natomiast jest taki podtekst bardzo istotny dla nas, ponieważ okazało się, że konopia, CBD bardzo dobrze wpływa na ludzi 45+. To jest taki jakby poboczny wątek, że my sami chcemy i dla swoich rodzin, dla swoich najbliższych, dla znajomych, jakby przetestować w sposób, bym powiedział, profesjonalny, czyli badawczo-rozwojowy, potem to produkować. My trzymamy łapę na bardzo istotnych trzech elementach. W nawiązaniu do doświadczeń Marka, już w tej chwili mamy przygotowaną na nowy sezon nasiono, które jest, bym powiedział, ponadprzeciętne, jeżeli chodzi o zawartość CBD. W sensie to ta roślina, która urośnie z tego nasiona. Dodatkowo bardzo pilnujemy tego komponentu badawczo-rozwojowego. Nie interesuje nas ziemia, nie chcemy siać, nie chcemy tego pilnować. Co prawda podobno konopi nie trzeba pilnować, bo to rośnie jak chwast, ale kontraktujemy, zbieramy, zaczynamy ekstrahować na bazie naszych receptur lub receptur, które wspólnie z partnerami B2B, czyli tymi odbiorcami półproduktów, czyli komponentów, załóżmy, do maści, komponentów do jakiegoś żelu, albo dla partnerów, którzy mówią: dobrze, wyprodukujcie nam pod naszą marką. To też jesteśmy na to gotowi, natomiast w ogóle nas nie obchodzi, nie zamierzamy w to wchodzić, ten kosztogenny obszar dystrybucji, sprzedaży, budowania marki, zatrudniania dziesiątków ludzi, samochodów, komórek, bo to jest rozpraszanie się. Tak? My chcemy być specjalistami. Kończąc, obrazowo możemy powiedzieć, że chcemy być petrochemią. Ani nas nie interesuje wydobywanie ropy, ani nie interesuje nas sieć stacji benzynowych, natomiast ta ropa trafia do nas, my ją najlepiej, jak potrafimy, przetwarzamy i przekazujemy dystrybutorom, żeby lali do paków i żebyśmy jak najdłużej naszym dzieciom zapewnili, żeby się nie spaliły od słońca. Rzeczywiście, widzisz, jest tak, i dobrze, że to też podkreśliłeś, że są takie firmy, których często nie widać, w sensie, bo to nie są firmy nastawione na dystrybucję do klienta, tylko właśnie tak jak mówisz tutaj, chociażby petrochemia, ten styl myślenia biznesowego. Ale powiedz mi proszę, bo wspomniałeś o tym, że firma działa dwa lata. Jak wygląda już wasze doświadczenie? Jacy byli klienci? Jak można przewidywać, że to będzie w przyszłości wyglądało? Kto będzie głównym odbiorcą? Doświadczenie nasze było takie, że Marek z Izą mieli relacje w segmencie B2B, siłą rzeczy po prostu z uwagi na doświadczenia z poprzednich projektów Marka, a Iza właśnie w tym komponencie badawczo-rozwojowym. I myśmy nie startowali od zera, jak większość startupów. W dniu założenia firmy właściwie nasze know-how było czasami większe niż nie jeden startup z trzyletnim doświadczeniem, który spalił dwie rundy finansowania. I generalnie właściwie nie wiadomo, co jest wartością w tym przedsięwzięciu. Poza tym, że mieli doświadczenie z puszczenia w komin sporej ilości kasy. Natomiast myśmy to jakby dostali w ramach wnoszenia know-how. Równocześnie wśród naszych akcjonariuszy są specjaliści od dystrybucji. Nie produktów, przyznaję, konopnych. Natomiast
to jest to samo, tak? Dystrybucja samochodów, sprzętu AGD, czy jakiś oprogramowań. 80% jest to jest to mniej więcej, tak samo się odbywa. Więc postanowiliśmy jakby to wszystko wykorzystać, ale istotą tak naprawdę tych 2 lat było to, że przekonaliśmy kilku dużych partnerów właśnie poprzez realizację, przez jakby takie pokorne podejście, przez siwe włosy, przez doświadczenia z lat wcześniejszych, że spróbujmy zrobić coś razem. I my w tej chwili mamy kilka toczących się projektów, które albo robimy razem z naszymi przyszłymi odbiorcami, albo robimy już w tej chwili z firmami, które kupują od nas półprodukt, albo razem z, dzięki właściwie, może nie razem, środkom pomocowym z Unii, w jakimś sensie z Brukselą i Warszawą, robimy projekty badawczo-rozwojowe i chcemy je przełożyć na produkcję. I dlatego zdecydowaliśmy się na ten model crowdfunding, gdzie pozyskujemy w sumie, no, mówmy się, taki planktonowy kapitał, bo co to jest 2 miliony złotych? No, dzisiejszy, to nie jest kapitał nie do pozyskania. Natomiast właśnie w formule takiej, że nie tracimy władzy nad spółką, nie tracimy prawa do wyboru strategii, zdecydowaliśmy się na przekonanie większej liczby inwestorów niż na przykład jednego wiodącego albo dwóch, żeby nam nie narzucał niczego. Chcemy zrealizować swój projekt, który wierzymy, i te środki mają być przekazane na linię, którą jakby Marek będzie nadzorował. To nie będzie jego pierwsza linia, więc myślę, że jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy się uczyć, tylko optymalizować. I zaczniemy produkować. Czyli nie dość, że badamy, rozwijamy, tworzymy receptury, to chcemy mieć wpływ na produkcję. Bo to są dla nas te 3 ważne elementy, czyli nasiono, które da nam materiał, potem ta produkcja i równocześnie brać udział, wyciągać wnioski z tego, co produkujemy. Dlatego musimy mieć ten komponent badawczo-rozwojowy, który nam pozwoli dostarczyć najlepsze produkty, jaki mam. Nie będę zabierał tutaj głosu Markowi, Marek może opowiedzieć, jakie opinie są na temat rynku polskiego, jeżeli chodzi o olejki CBD. Natomiast jakby moją wypowiedź chciałem zakończyć tym, że my dbamy o tą firmę jak o swoją. I to jest dla nas bardzo ważne, że my nie chcemy, nie chcemy się wstydzić tego, co robimy. Dlatego na przykład weszliśmy na rynek francuski, na którym można jako pierwszym dostać nasze produkty firmowe, dlatego że znaleźliśmy partnera, który wziął na siebie odpowiedzialność i ryzyko sprzedaży pod naszą marką. Dlatego w Polsce nie można tego kupić, a we Francji można. Zapraszam na stronę 3hlab.fr i tam można zakupić nasze produkty. I będą następne, więc my nie zaniedbujemy tej dystrybucji, to jest marka producenta. My się uczymy, przyglądamy, rozmawiamy z użytkownikami, sami użytkujemy te i używamy właściwie, bo to użytkowanie to może nie jest właściwie, używamy tych środków. My, nasze dzieci, nasze partnerki, nasze mamy i je rekomendujemy. Super. W takim razie, Marek, mam bardzo proste pytanie do ciebie. Właśnie jak oceniasz w ogóle rynek CBD w Polsce, produkty CBD w Polsce, które są dostępne jakby w ogólnej sprzedaży? Bardzo szeroko. Teraz ja, powiedzmy te 5-6 lat temu, to jakby kręciło się około nas parę polskich firm i albo przedsiębiorców pojedynczych, którzy takich pionierów w Polsce, no, którzy nam przyjeżdżali się pochwalić swoimi olejkami, no to niektóre się nadawali bardziej do nacierania płotu, bo i liczba nadtlenkowa była na takim poziomie, że po prostu bardziej
jako kolor jakiś tam ochronny, lakier, a inne były całkiem fajne. Niestety później też po części to było jakby też marketing firm, które przejęły rynek w Polsce i promowali bardziej ekstrakcję CO2, ze względu na to, że naturalnie, że właściwie ich produkty zostali wyprodukowane, wyekstrahowane, ekstra do ich produktów na jakby pomocą dwutlenku węgla. No i pojawiały się takie wypowiedzi, jako że alkoholowa ekstrakcja, czy ta metanolowa ekstrakcja jest niefajna, bo zanieczyszczenia i tak dalej. Wiadomo, trzeba mieć naprawdę wyposażenie i maszyny na bardzo wysokim poziomie, żeby wyczyścić ekstrakt albo jakiś produkt od tego rozpuszczalnika. Więc ja sam się zdziwiłem przy naszych pierwszych próbach, ile jeszcze po dwóch krokach odparowania molekularnej destylacji, jeszcze dalej, to ile tam jeszcze jest rozpuszczalnika w tym produkcie. No więc trochę to był taki marketing, taki czarny, żeby po prostu uwypuklić, że produkt CO2 jest lepszy. A z drugiej strony trochę w tym było racji, bo rzeczywiście bardzo dużo garażowych firm się pojawiło bardzo szybko. Polska jest dużym krajem. No i zaczęło się wydarzać to, co niestety ja postrzegam jako obcokrajowiec, który ma dużo styczności przez dużo lat z Polską i biznesem też w Polsce, że no, zaczęło się takie parazytowanie, czyli walka cenowa zamiast walka jakości. I na tym tracą wszyscy, prawda, w tym biznesie. Więc teraz jest kilka firm ustabilizowanych z dobrymi produktami, a nadal są niektóre firmy, które po prostu sprzedają albo, jak ja tak w żartach mówię, polski standard kiedyś, czyli oliwa z izolatem i trochą ekstraktu, no albo mają po prostu fajne produkty, albo po prostu nie mają fajnych produktów. I my chcemy jakby też być takim trendseterem trochę co do tej jakości, bo aktualnie jakby sytuacja prawna jest taka, że no nie są wymagane jakieś szczególne certyfikaty i tak, no nie jest to wymagane, nie jest to egzekwowane. I też bardzo dużo firm na przykład produkuje ekstrakty, nie mają zezwolenia na obrót substancjami odurzającymi od ministerstwa polskiego. I to jest, uważam, podstawa. Więc i tutaj znowu firma, która podchodzi z odpowiedzialnie do tematu, załatwi sobie wszystkie pozwolenia wymagające certyfikaty, przestrzeń, w której można pakować, produkować czysto. Więc taka firma ma bardzo duże inwestycje i z taką firmą na rynku taka firma konkuruje z firmą, która prawie nie ma, ma 10% tych kosztów, bo wszystko olewa i jedzie, tak jak się mówi, w Polsce na wariackich papierach, tak to jako się mówi chyba. No więc my chcemy jakby też pokazywać i wprowadzić jakieś trendy, które będą naturalne i które będą na korzyść klienta końcowego. Czyli jakość i produkowanie w zgodzie z prawem i po prostu produkt, który działa. Mhm. Zobacz, bo prawda jest taka, że obecnie takich produktów konopnych w każdym miejscu jest coraz więcej. Na przykład ja bardzo dobrze obserwuję w drogeriach to, że 3 lata temu były pojedyncze, a teraz jest na przykład cała wielka półka produktów, które są konopne. Czy one są dobre, czy klient raczej trafia na buble? Niestety, znowu jakby jest tutaj problem chyba prawny, bo dzisiaj w Czechach jest tak samo. Przychodzę do sklepu, do drogerii, tak mówi się, drogeria, do drogerii przychodzę, no i jest, tak jak mówisz, jest półka i są produkty konopne. Liść konopny duży przez pół opakowania, przez naklejkę. No i klient no, jest nieświadomy, gdzieś mu tam się obiło o uszy, że konopie pomaga, leczy. No to on wybiera taki produkt, próbuje go, no i się zraża, no bo on nie działa na przykład.
A dlaczego nie działa? No bo taki produkt jest bardzo często wyprodukowany. Jedyne, co z konopi tam jest w tym produkcie, to jest oliwa z nasion wyprasowana. I jeżeli by prawo po prostu jakoś to określiło, że no, możemy nazwać konopnym produkt taki, który zawiera kanabinoidy, a nie tylko oliwę, no to już jest sytuacja bardziej przejrzysta. Więc uważam, że ale to jest też dlatego, że ten segment konopny się bardzo szybko rozwija. Mi się wydaje, że on się szybciej od internetu rozwija. Nawet kiedy internet się rozwijał, no to konopie przecież... No, ja pamiętam, no naprawdę 6 lat temu nikt nie widział, jak wygląda izolat CBD. A co się wydarzyło 2 lata później. Nie? Więc tak jak mówisz, jest dużo produktów, ale mało dobrej jakości produktów. A to tutaj też zapytam, Piotrze, czy są jakieś rzeczy, które teoretycznie mogłyby wam zagrażać, typu, nie wiem, przepisy prawa, czy po prostu jest tak ustabilizowane w firmie to, że macie zapewnioną tą dystrybucję, produkcję i nie obawiacie się niczego, a raczej widzicie korzyści, że prawo może się zmienić na lepsze? No, trochę polityczne pytanie, natomiast powiem tak dyplomatycznie. Po pierwsze, bierzemy udział w takiej komisji, która doradza Sejmowi oraz Ministerstwu Rolnictwa, na bazie spotkań mamy wypracować jakiś taki sensowny, prawno-biznesowy model, który pozwoli w jakikolwiek sposób uniknąć takich sytuacji, jak powiedział Marek. Tam jest cała lista, bo to nie jest tylko kwestia, to Marek opowiedział ryzyko klienta końcowego, który się rozczarował. Pewnym rozwiązaniem jest zastrzeżenie nazwy CBD do produktów, które mają autentycznie CBD, ten fitokanabinoid. Natomiast to jest praca. Nie? Niestety to się przeciąga. Z powodów nie wnikajmy. Jedne pomysły przez naszą legislację potrafią przejść ekspresowo, drugie mniej ekspresowo. Nie jesteśmy jedyną grupą, która gdzieś tam czeka w tak zwanej zamrażarce. Natomiast po pierwsze bierzemy udział w tym, jesteśmy na bieżąco. Druga sprawa, mamy... Jeżeli jesteśmy firmą kameralną, to mamy zewnętrzny dział prawny, tylko i wyłącznie wyspecjalizowany w obszarze konopnym i CBD. Znamy, interesujemy się, więc zakładamy, że nic nas nie powinno zaskoczyć, ale ponieważ, tak jak wspominałem, mamy już swoje lata, to nie mogę odpowiedzieć, że nas nic nie zaskoczy. Przykładem jest fotowoltaika. Więc natomiast jesteśmy pełni nadziei, bo trend jest zdecydowanie na korzyść tej zbawiennej rośliny. Tak? Znaczy cały świat, ONZ, Czesi idą w kierunku, bym powiedział, liberalizacji przepisów, natomiast no, myślę, że wszystkie firmy z tego segmentu mają ten sam problem, więc jeżeli on się wydarzy, to wszystkie firmy będą miały problem i to jest jakoś tam biznesowo uczciwe i te, które będą zdrowe, przetrwają, ponieważ my jesteśmy zdrowi, jesteśmy przygotowani też pod względem ekonomicznym, nie tylko prawnym, no to przyglądamy się, natomiast robimy swoje. Jesteśmy przekonani, że żyjąc w kraju Unii Europejskiej, nie da się po prostu powstrzymać takiego trendu ogólnoeuropejskiego, no a w ostateczności przeniesiemy się po prostu to pod strysza Marka, nie? I będziemy sobie tam mieszkać i będzie nam po prostu raźniej.
Jest to zawsze jakiś sposób. Ale wiesz co, tak jak mówisz o rozwoju tego rynku i ogólnie o liberalizacji różnych rzeczy, to rzeczywiście w Polsce też obserwujemy jakby to, że powstało sporo firm albo było sporo firm, też część właśnie ubiegała się też o crowdfunding i to, co czasem czytałem na stronach inwestorskich i czasem też myślałem na ten temat, że wyceny danych firm były dość wysokie, czasem zawyżone możliwe i w waszym przypadku to się moim zdaniem mocno wyróżnia, że ta wycena jest, wydaje się bardzo racjonalna. I moje pytanie jest takie, bo chyba można uzyskać około 16%, jeśli chodzi o ten wkład inwestorski, ale dlaczego się zdecydowaliście na firmę, która jest zarazem domem maklerskim? Czy widzisz zalety tego? Bo rozumiem, że tutaj chodzi głównie o to, że po prostu to jest bezpośrednie wejście na New Connect i że to jest raczej zapewnione, a nie jakieś mówienie, że mamy w planach. Pozwolę sobie nie komentować wycen konkurencji, szczególnie po wczorajszym dniu, ale odniosę się do naszej firmy, że ona jest po prostu fundamentalnie zdrowa. Jeżeli można w startupie mówić o fundamentach, to nam jest dużo dalej do PowerPoint Company, bo już mamy 2 lata i prezentacji zrobiliśmy kilkanaście w 2019 roku, a potem wyznaczaliśmy sobie pewne cele, czyli założenie spółki, potem założenie spółki laboratoryjnej, potem zdobycie środków unijnych, co wszyscy wiemy, że to nie jest takie proste. Teraz weszliśmy, znaczy zaoferowaliśmy inwestorom nasze akcje w tej formule crowdfundingowej. To są działania, które trzeba umieć zrobić. I tak samo nie boimy się New Connectu, bo w sumie z przewodniczącym Rady Nadzorczej mamy kilka tego typu doświadczeń. Dla nas to będzie któryś raz. Wiemy, jak to zrobić. Natomiast dom maklerski jest, nie da się wejść na New Connect w sposób poważny, bo oczywiście można złożyć deklarację, wejdziemy na New Connect i potem będziemy przesuwać tą deklarację i uzasadniać kwieciście. Natomiast New Connect jest tylko jakimś tam etapem dla nas, głównie dla tych akcjonariuszy, którzy uwierzą nam w aktualnej emisji, dlatego żeby po prostu im było łatwiej upłynnić te walory. Mamy nadzieję, że godziwie na tym zarobią, nawet odejmując inflację. Natomiast my chcemy być spółką transparentną, to upublicznienie w tym tylko pomaga, a dodatkowo no, nie chciałbym tutaj reklamować, ale spotkaliśmy naprawdę profesjonalnego partnera, czyli firmę Navigator, grupę Navigator, która, dla których ten pomysł był oczywisty. I ciągle wracam do tego samego, że dla nas najważniejsza jest współpraca z ludźmi, którzy mają podobny pomysł. Myśmy mieli na ten pomysł, natomiast sami domu maklerskiego nie posiadamy i nie będziemy posiadać. Poszliśmy do specjalisty. Tam w Navigatorze dostaliśmy pełną obsługę i jeszcze trochę na przyszłość, więc chciałem bardzo, bardzo tutaj z tego miejsca, nie reklamując, podziękować, szczególnie panu Arturowi, że z nami trwa, że nam pomaga i dla nas to jest naturalne, tak? Jakby to jest trochę tak jak z dzieckiem. No się musi urodzić, potem pójdzie do żłobka, do przedszkola, do szkoły, na studia i wyjdzie z domu. No i to mniej lub bardziej te procesy są takie same, trzeba je tylko przejść, my je po prostu przechodzimy. A widzisz, główne zalety, bo czasem jak czytałem różne materiały w internecie, to zarzutem crowdfundingu było to, że sporo firm, tu nie mówię tylko o konopie, tylko ogólnie, że to jest takie kolekcjonowanie akcji, z którymi później nie ma co zrobić i rozumiem, że właśnie jasna deklaracja i to, że ten plan jasny jest z giełdą, to chodzi o to, żeby inwestor miał pewność, że jeżeli będzie chciał, to po 2 latach, po 1,5 roku, czy kiedy to wydarzenie na giełdę się wydarzy, będzie mógł po prostu płynnić akcje na normalnym rynku. Czy to o to chodzi? No dobrze to ująłeś, to znaczy tylko będąc
dokładnym 2 lub 2,5. Okay. Natomiast jakby to jeżeli zwracamy się po pieniądze obcych ludzi, to musimy im zagwarantować jakąś przewidywalną, normalną ścieżkę tak zwanego wyjścia. Mm-hmm. Taka jest nowomowa. I można oczywiście te akcje crowdfundingowe na zasadzie umowy kupna-sprzedaży tam gdzieś zbyć, nabyć i tak dalej. Natomiast pytanie jest o wycenę. Mm-hmm. Natomiast New Connect wszystko to załatwia za jednym razem. Nie ukrywam, że też jakoś tam myślimy, żeby pójść ścieżką inwestora strategicznego. Zobaczymy, jak to będzie. New Connect też to w tym pomaga. Ale najważniejsze jest to, jeszcze raz to podkreślę, że my nadal traktujemy tą firmę jako swoją. Zapraszamy wszystkich do wspólnego projektu. Natomiast to jest jeden z etapów, tak samo ważny jak zakup linii, tak samo ważny jak badania, które w tej chwili prowadzimy nad kremem, żelem poprawiającym męską sprawność, bo okazało się, że plus minus 60% transakcji w polskim internecie, jeżeli chodzi o tego typu środki, to jest właśnie ten produkt. Mhm. Więc my podglądamy, okazało się, że konopia pomaga, to w sposób naturalny, żadnych środków ubocznych, ale tutaj trzeba było zaprosić naszą wspólniczkę Izę, która by opowiadała o tym z zapałem bardzo większym, to ja tylko mogę powiedzieć, że zmusza nas do testowania, więc to ma też taką wartość dodaną. To jest tak samo ważne, tak? New Connect nie jest żadnym wielkim wydarzeniem. To jest dla nas oczywistość. Jeszcze raz, tak jak mówię, to jak dla niektórych rodziców oczywiste jest, że dziecko pójdzie na studia. Tak dla nas jest oczywiste, że nasza spółka pójdzie na New Connect, a może coś więcej, bo nie wiadomo w jakim kierunku. My się nie boimy również na przykład debiutu na rynkach zagranicznych, bo też mamy takie doświadczenie, więc ale tutaj jakbym nie chciałbym tego sprzedawać, ponieważ jesteśmy startupem, dzisiaj mamy przychodów tyle, ile mamy, chcemy, żeby było więcej. Jak spotkamy się za rok, mam nadzieję, to zobaczymy, jaka była prezentacja i wtedy możemy się rozliczać i wtedy będę opowiadał następne rzeczy. Jak spotkamy się i okaże, że dostarczyliśmy połowę, figury się nie zgadzają, no to będziemy wyglądać niewiarygodnie, natomiast na pewno będziemy wtedy myśleć, co zrobić, żeby w następnym roku to poprawić. Z punktu widzenia biznesowego, to może dla tych, którzy szukają powodów w inwestycje w wszystkie spółki CBD, to nie jest reklama firmy 3H. Prawda jest taka, że doświadczeni menedżerowie inwestycyjni przeanalizowaliśmy wiele rynków i na pewno on pędzi. Pędzi za szybko moim zdaniem, jak nasza inflacja. To powoduje wiele problemów dookoła, więc jest rynek. Uważamy, że w projekcie takim jak startupowym drugim elementem niezmiernie ważnym jest zespół. Jest zespół. I trzeci element to jest model biznesowy. My mamy przemyślany model biznesowy, który jest oparty na trzech nogach. Główne źródło przychody, czyli tak zwany core business jest, przepraszam, z B2B. Nie zaniedbujemy B2C i e-commerce'u, na którym się znamy markę własną, ale właśnie wychodzimy z powodów, które Marek przed chwilą powiedział, na dojrzalsze rynki typu Francja, kończymy negocjacje, jeżeli chodzi o rynek hiszpański i również będziemy firmą usługową. Kilka procent naszych przychodów to po prostu ktoś przyjdzie, będzie chciał wyekstrahować, przyjdzie do Marka, czy po czesku, czy po polsku do niego powie, wyekstrahuje bez żadnych dziwnych niuansów, w sposób profesjonalny. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieli moce przerobowe, bo to jest mniej niż 10% naszych przychodów. Więc jeżeli ktoś szuka powodu, to te trzy elementy moim zdaniem my spełniamy. No ja nie znam innych parametrów, które są ważniejsze. I jeszcze jest jeden. Dbamy, żeby spółka od początku była zdrowa. Czyli jeżeli nastąpi jakiś nieprzewidziany krach,
to my po prostu nie będziemy mieli długów, nie będziemy po 2 miesiącach musieli zwolnić połowy ludzi, bo my zarabiamy na siebie i jeszcze coś zostaje. A tutaj to jest zdecydowanie to też, co mnie przekonywało. To po pierwsze właśnie doświadczenie. To jest coś, czego nie da się przecenić. To jest po prostu wieloletnie doświadczenie, czy na polu biznesowym, czy tutaj związanymi z konopiami, czy także w ogóle to już na stronie emisji wyczytałem także większą liczbę osób, które uczestniczy w tej firmie. Do tego myślę to przekonanie o tym, że bardzo ważne jest to, żeby produkować produkt, który będzie taki sam dosłownie na tym pierwszym czy milionowym produkcie, bo dzięki temu łatwiej jest pozyskać bardzo dużych klientów, którzy chcieliby duże zamówienia do dużych sieci, chociażby handlowych. I mam wrażenie też to, że od początku nie staraliście się skoczyć na, nie wiem, 4,5 miliony, bo po prostu są takie możliwości, tylko bierzemy taką kwotę, która jest nam potrzebna na daną inwestycję. Chcemy pokazać ludziom po jakimś czasie, że to zadziałało i dalej jest jasny plan działania, który w ogóle, tak jak teraz Piotrek mówiłeś, to jeszcze bardziej mnie uspokajało w tym, że ty wiesz, co robisz, bo dla ciebie to jest jakby taka bardzo oczywista rzecz. To może tak jak u mnie, nie wiem, jak zaczynałem kanał, nagranie filmu było dużym problemem, teraz to jest już coś takiego, w czym czuję się naturalnie, nie myślę o tym, ile osób to na przykład obejrzy, więc w pełni rozumiem to doświadczenie, a chciałem jeszcze panowie zapytać, jeżeli czy... Jeżeli mogę coś powiedzieć, czy tak? Może zamienimy się miejscami, ja cię będę pytał, a ty będziesz opowiadał o mojej firmie, bo ja mam takie wrażenie, że troszeczkę zmieniliśmy rolę, tylko dodam, zanim przejdziesz do innego wątku, że chciałbym, żeby wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. To mówię w ramach branży konopnej. Słuchajcie, oprócz wszystkiego, to nie, w ogóle nie chcę oceniać, tak? My nie oferujemy rzeczy, które są niezdrowe. Wiemy, co jest niezdrowe. Poprzedni hype gamingowy miał swoje wady. Jak ktoś za długo siedział, to potem go pupa bolała, nie tylko. Więc, a tutaj nie ma tego elementu. To jeżeli nam się uda przekonać, jako branżę, jako całości, tak jak w 2000 roku było naprawdę niewiele firm, ale myśmy działali na rzecz promowania internetu, co dzisiaj wydaje się niespotykane, oczywiste. Tak samo jest z tym CBD. Ja nie jestem specem od konopi, ale mogę powiedzieć, że naprawdę to działa, to pomaga. To pomaga, podnosi nastrój, wiele rzeczy powoduje, czyli mamy też ten element wartości dodanej. Nie? Czy to dzieci, czy ludzie z różnymi schorzeniami, bardzo często no, lepiej się czują po jakichkolwiek produktach konopnych. To nie jest reklama firmy 3H, tylko po prostu konopi jako takiej. I uważam, że ten hype, który ma miejsce, ma też tą, trzeba o tym pamiętać, że wszyscy ci, którzy przy okazji kupią sobie nowe samochody, sprzedając nasze akcje i naszej konkurencji, przysporzą się też, że na tych półkach znajdą się zdrowe i leczące produkty, a nie marketingowo opakowane. Tyle. Super. Ja tak naprawdę chciałem też zapytać po prostu, czy macie coś jeszcze do dodania, bo wydaje mi się, że wyczerpaliśmy już całościowo temat, ale może Marek, masz na przykład jeszcze coś, z czym chciałbyś się podzielić z odbiorcami? No, dla fanów to chciałbym powiedzieć, że jesteśmy przygotowani też jakby na zmianę prawa, że tak powiem, w kierunku rekreacyjnym. I postrzegamy w tym też bardzo duży potencjał, bo tak się mówi, że rekreacyjnie, ale szczególnie w dzisiejszych czasach pełnych stresu, to odprężenie inne aniżeli alkoholem jest, myślę, bardzo zdrowe i pożądane. I wiadomo, konopie powoduje coś, co, na co mówi się fachowo, tam homeostaza, czyli równowaga w organizmie. I już to samo przynosi, jakby uruchamia samoozdrawiające procesy w organizmie. Więc jakby brak stresu albo jego zmniejszenie i, no i jakieś tam samopoczucie lepsze, które konopi nam przynosi, no to jakby ma, to może wpływać na wszystkie aspekty naszego życia. Wiadomo, więc
jesteśmy przygotowani jakby i też się liczymy i widzimy to, co się dzieje na Zachodzie i wiemy, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się zdarzy tutaj w naszych krajach. I no i wiadomo, teraz Luksemburg przystępuje do legalizacji. Partia, która rządzi w Niemczech, tak samo. Więc znając życie, to oczywiście Niemcy muszą być pierwsi jako duże państwo z dużym wpływem. A jak już Niemcy sobie tam postawiają figurki w biznesie, no to też u nas się to wydarzy. Tak naprawdę to najwięcej też, no bardzo duża ilość ofiar tego dziwnego prawa i tej prohibicji jest wśród starszych ludzi. W Czechach prawie każdy tydzień albo co dwa tygodnie pojawia się jakaś sprawa w mediach, że jakiś starszy człowiek został najechany przez policję i znaleziono u niego garnek maści na przykład. I policjanci są, tak jak już mówiłem na początku, policja jest jakby, no musi to załatwiać jakby z natury rzeczy, bo to jest ich praca, ale no, są same plusy jakby z dekryminalizacją przychodzą. To tam chciałbym powiedzieć tylko. Ale ja się w pełni z tym wszystkim zgadzam i też bardzo dla mnie była ciekawa perspektywy tej czeskiej, którą masz, bo to też jest coś unikatowego i też nie zawsze moi widzowie wiedzą, jak to dokładnie wygląda, że nawet właśnie osoby w Czechach mogą mieć starsze, tak jak teraz nawet powiedziałeś, mogą mieć problem z tym, ale wierzę, że właśnie przepisy i w ogóle trend światowy i samo to, że teraz Niemcy, to jest jedna z kluczowych informacji dla Europy, że została podpisana nawet teraz niedawno umowa koalicyjna, więc to wszystko, co wcześniej było jakby plotkami, przypuszczeniami, okazuje się prawdą i to, że to się wydarzy, będzie miało olbrzymi wpływ na rynek polski, także na wszystko, co się będzie u nas działo. Ale Piotrze, chciałem jeszcze Ciebie zapytać właśnie, czy chciałbyś coś jeszcze na koniec dodać? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że myślę, że każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest ważne. Ważna jest przyjemność z pracy. My jesteśmy zespołem, który przyjemnie współpracuje. Ważne jest to, żeby robić coś z taką perspektywą, może to za duże słowo, ale w jakimś sensie niesienia dobra. Tak? My, jeżeli uda nam się osiągnąć 6-milionową EBITDA za 2 lata, to znaczy, że sprzedaliśmy bardzo, bardzo dużo produktów lub półproduktów, które pomogły innym ludziom. I to może mieć znaczenie dla tych naszych inwestorów, że jest taki wątek, bym powiedział, prospołeczny. Ja nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy niezainteresowani wartością naszej spółki. My się na tym znamy, rozumiemy, ale też dlatego oferujemy w sposób racjonalny tylko jej niewielką część. Całkiem możliwe, że to będzie jedyna emisja w naszej historii, dlatego że dalej traktujemy to jako swoje dobro i dobro naszych potomków. I powiem, że żeby być dobrze zrozumianym, i ja nie chcę powiedzieć, że 3H wysyła swoje dzieci na studia. My jesteśmy na etapie żłobka i zastanawiamy się, jak poprowadzić ten rozwój naszego wspólnego dziecka 3H SA, w jakim modelu, co to powinien być za żłobek, jakie tam powinny być wartości. To jest taka grupa toddlersów. Nie? Już chodzą, ale nadal, że tak powiem, mają możliwości obalenia się. Więc my jesteśmy na takim etapie startupowym. Robimy wszystko, żeby jak najlepiej się rozwinąć i mieć jasną, klarowną ścieżkę
rozwoju i zapraszamy, po prostu zapraszamy do udziału w niej. To ja dodam od siebie tylko na koniec, że ja jestem przekonany do inwestycji tutaj. Jeżeli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się więcej, to tak naprawdę na stronie Navigatora czy Waszej można z tym się zapoznać. Ja zdam jeszcze Wam też link w pierwszym komentarzu, żeby łatwo było Wam trafić. Przeczytajcie szczegóły, jeżeli Wam się spodoba, to myślę, że to jest dobra inwestycja. Nie wiem w sumie, czy ja mogę to mówić. Chyba mogę, jako niezależna osoba. My możemy. Wy możecie. My możemy, chociaż uważam, że nie byliśmy przesadnie nachalni. Nie, nie. Ja bardzo się też cieszę, że ta rozmowa była tak bardzo szeroko dotycząca konopi. Też bardzo po prostu fajnie można było Was poznać lepiej. Mam nadzieję, że moi odbiorcy także to poczuli. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeżeli oczywiście film się podobał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o firmie. A Tobie, Piotrze i Marku, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy, jesteśmy pod wrażeniem, jeżeli chodzi o Twój czeski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki moc, widzimy się.